Dzień dobry, z tej strony Marcin z kanału Popas Pieprz. Zapraszam serdecznie na Phnom Penh News. Dzisiaj garść informacji ze stolicy oraz całej Kambodży. Trochę nadziei na zmiany na lepsze oraz trochę takich dziwnych informacji. Zaczynamy od takiej, iż ona się tutaj w miejscowych mediach robią sobie takie podśmiechujki z pewnej sytuacji, która miała miejsce, troszkę ironizując z całej sytuacji. Sytuacja jest dość poważna. Dwóch, nazwijmy to sobie, leśnych kłusowników, osoby, które nielegalnie wycinają drzewa, wybrało się do dżungli celem ścięcia właśnie drzewa. Drzewo zostało ścięte, ale przewróciło się na tyle niefortunnie, iż przygniotło jednego z szalbierzy, jednocześnie go zabijając. No i pojawiło się mnóstwo różnych tytułów w stylu Zemsta upadłych, czy właśnie takie nawiązania do tego, jak ironiczny zwrot akcji następuje. A więc polujący stał się ofiarą. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Wypadek przy pracy. Pan premier nie daje o sobie zapomnieć, jest bardzo aktywny również na mediach społecznościowych i to właśnie tam zwrócił się on do władz, choć sam jest władzą najwyższą praktycznie. Zwrócił się on z prośbą o jak najszybsze ujęcie właściciela strony facebookowej, której to właściciel zajął się poezją. Napisał wiersz, jednocześnie treść tego wiersza niestety nie spodobała się panu premierowi. W tymże wierszu pojawiają się wulgarne i agresywne słowa pod kątem pana premiera. Co ciekawe, wiersz ten został zamieszczony również na stronie facebookowej pana premiera, zanim został zdjęty. No, ktoś przepuścił taką poezję. 30-letni mężczyzna bardzo pragnął zostać policjantem. Do tego stopnia, iż zaoferował łapówkę osobie, policjantowi, który podawał się za pracownika Departamentu Zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tenże mężczyzna przyjął łapówkę w wysokości 15 000 dolarów, ale nie wywiązał się ze swojej obietnicy. No i niestety mężczyzna ani nie został policjantem i nie odzyskał jednocześnie swoich pieniędzy, które po prostu przepadły. Toczą się ostatnio takie tutaj przepychanki wewnątrz partyjne dotyczące... Wszystko zaczęło się tak naprawdę od w poprzednich wiadomościach, o tym mówiłem, od artykułu The Guardian na Wyspach Brytyjskich, który poinformował, iż pan premier Hun Sen posiada podwójne obywatelstwo, oprócz kambodżańskiego oczywiście, posiada paszport Cypru. On sam temu zaprzeczył, zaprzeczyły również oczywiście wszelkie inne media rządowe, ale rozgorzała dyskusja na temat tego, czy zajmujące wysokie pozycje publiczne stanowiska osoby powinny posiadać podwójne obywatelstwo. No i pojawił się projekt ustawy, który zabrania tego. Mianowicie osoby zajmujące wysokie stanowiska we władzach Kambodży, ale również wysokie stanowiska publiczne, mają mieć zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa. Czyli mogą posiadać tylko i wyłącznie obywatelstwo kambodżańskie. Tutaj rozgorzała olbrzymia dyskusja, szczególnie w szeregach partii opozycyjnych, bo według nieoficjalnych informacji bardzo wielu przywódców tych partii opozycyjnych, których tutaj już jest sporo, małych, ale sporo, posiada właśnie podwójne obywatelstwo i teraz będą musieli albo zrezygnować z zarządzania partiami, albo zrezygnować z drugiego obywatelstwa. No, to jest ciekawy, dość ciekawy temat. No jednocześnie przy tym wszystkim również pojawiły się informacje dotyczące tego, że Kambodża może stać się również domem dla obcokrajowców. Drogi do uzyskania obywatelstwa kambodżańskiego są otwarte. Jest tutaj 5 dróg do tego, aby obywatelstwo uzyskać.
poprzez koniunkcję i posiadanie po prostu rodziny kambodżańskiej, poprzez małżeństwo, poprzez zasiedzenie, czyli rezydencję w Kambodży, poprzez programy inwestycyjne, czyli zainwestowanie odpowiedniej ilości pieniędzy w Kambodży, no i przez coś, co tu się nazywa Bright Ride, a czego do końca nie wiem, co oznacza. No niemniej wręcz władze Kambodży, można odnieść wrażenie, że zachęcają do tego, aby obcokrajowcy starali się o obywatelstwo Kambodży. Ciekawy rozwój sytuacji. Teraz wiadomość z zupełnie innej bajki. Wczoraj rozegrano po dłuższej przerwie związanej z pandemią, rozegrał się finał Miss Grand Cambodia 2021. Poznaliśmy wczoraj zwyciężczynię tego konkursu. To przepiękna mieszkanka miasta Battambang, prowincji Battambang, 23-letnia Pokim Teng Sot Tida. No, kobieta zaiste piękna, wybór zatem w mojej osobistej ocenie bardzo słuszny. No i tutaj informacje, znowuż takie mieszane uczucia. WHO, World Health Organization w Kambodży, zaapelowało do ministra zdrowia, aby rozważyć, czy warto na pewno otwierać Kambodżę na nowo, czy warto otworzyć ją z powrotem dla wszystkich biznesów, czy nie lepiej zostawić sytuację taka, jak jest w tej chwili, ponieważ wydaje się ona być pod kontrolą, a kiedy zostanie wszystko uwolnione, no to nie wiadomo, co się może stać. Wirus może znowu zacząć szaleć. Drogie WHO, idź tam już, naprawdę. Niech wreszcie się otworzy wszystko, wreszcie będzie normalnie. No i teraz, skoro już jesteśmy przy kwestiach zdrowia, staram się nie podawać specjalnych informacji wielu dotyczących właśnie samej obecności choroby i rzeczy związanych z nią, no ale to taka dość ciekawa informacja. Brakuje 0,8%. 0,8%, zatem poniżej 1%, aby można było powiedzieć, iż 100% dorosłych obywateli Kambodży zostało zaszczepionych. W tym momencie podaje się, iż 99,2% obywateli, dorosłych obywateli Kambodży jest już zaszczepionych. No to jest już gruby wynik. Nie sądzę, żeby był tak naprawdę możliwy do uzyskania. Jak tak dalej pójdzie z takim tempem, to do końca miesiąca osiągniemy 110%. Na sam koniec zostawiam informację według mnie bardzo dobrą i dającą spore nadzieje na to, że sytuacja zaczyna się rzeczywiście normować. Tajlandzki minister turystyki oraz sportu, pan Phifat Rakchiprakan, poinformował o ministerialnych planach stworzenia, jak to się nazywa, takiej bańki. Mówi się o bańce pomiędzy dwoma prowincjami. Prowincją Trat w Tajlandii oraz prowincją Kokong w Kambodży. Te dwie prowincje, pomiędzy nimi miałoby zostać zniesione, no nie zniesione granice, no oczywiście, ale otwarte granice. Czyli pojawiłaby się możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy Tajlandią a Kambodżą. Jest to o tyle dobra wiadomość, gdyby się wydarzyła, iż wówczas otwiera się możliwość do wyjazdu, wlotu do Kambodży bez kwarantanny. Trzeba byłoby przylecieć do Tajlandii. Dodam, że Trat ma swoje lotnisko również, więc można nawet po przylocie do Bangkoku będzie polecieć sobie szybciutko do Trat i tam z Tratu przyjechać do Kokongu, znaleźć się w Kambodży i nie odbywać kwarantanny. Dla wszystkich chętnych, którzy myślą o przyjeździe do Kambodży, trzymajmy rękę na pulsie, bo ta droga może się okazać najtańszą, najszybszą i najłatwiejszą już niedługo. No, mówi się o tym, że być może od listopada powstanie właśnie taka bańka. Mocno trzymam kciuki. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, dzisiejszy Phnom Penh News. Czas na wiadomości sportowe i tutaj no, informacja. Brawo! Reprezentacja Kambodży w piłkę nożną w eliminacjach do
zbliżających się mistrzostw świata, które rozgrywane są w tej chwili w tym regionie Azji, w Bahrajnie, spotkała się z reprezentacją Guam i wygrała 1-0. Kambodża wygrała mecz oficjalny w piłkę nożną. W kwalifikacjach 1-0. Swoje osobiste gratulacje wystosował pan premier Hun Sen dla grających, a o czym nie mówiłem wcześniej, pewna filantropka, pani biznesmen, która przeznacza na każde spotkanie reprezentacji piłki nożnej swoje prywatne pieniądze, przeznacza ona 10 tysięcy dolarów do podziału na drużynę za każdy wygrany mecz, a dla każdego strzelca bramki przeznacza indywidualnie 5 tysięcy dolarów. Więc droga pani, straciła pani 15 tysięcy dolarów. Brawo jeszcze raz, Kambodża, Guam. To nie jest chyba potęga w piłkę nożną, ale Kambodża na pewno nie jest potęgą w piłkę nożną. Tym większe gratulacje. Prognoza pogody. W nocy bardzo lało. Teraz próbuje przebić się słońce. Jest bardzo gorąco, ale zanosi się na to, że pogoda będzie się bardzo zmieniała dynamicznie w tej chwili. Dzięki wielkie za dzisiejsze Rompen News. Zapraszam was serdecznie na popołudniowy odcinek. Miłego dnia i do zobaczenia.